była ogromnie w nim zakochana. W listach właśnie między innymi do Orzeszkowej pisała o nim: mój wąsaty anioł. Ona była ogromną patriotką i rzeczywiście, że no nie doczekała tego, o czym marzyła i czego pragnęła dla swojej ojczyzny. Konopnicka, która nie lubiła właśnie tłumów ani takich uroczystości, postanowiła wejść bocznym wejściem. No i tam gdzieś odszukała, zaczęła wchodzić, zatrzymał ją strażnik i mówi: proszę tutaj nie wchodzić, proszę pani, bo tu za chwilę będziemy witać Marię Konopnicką. A ona mówi: to ja właśnie, proszę pana. Pani Anno, zwracam się do pani Joanny Modrzejewskiej, prawnuczki Marii Konopnickiej. Co dla pani znaczy ustanowienie bieżącego roku rokiem pani prababci? No, dla mnie było to ogromnie ważne i bardzo długo wyczekane wydarzenie, dlatego że Towarzystwo Marii Konopnickiej, no i rodzina też, od, nie chcę przesadzić, ale chyba od 11 czy 12 lat staraliśmy się o to, aby któryś z lat zostało ustanowione rokiem prababci. No i nareszcie się doczekaliśmy, więc przyjęliśmy to wszyscy z wielką radością, przyjemnością i zadowoleniem. Na pewno dużą rolę odegrała tutaj ta 180. rocznica urodzin. Tak, na pewno tak, na pewno, to ma pan rację, z całą pewnością. Tak. Maria Wasiłowska, bo tak brzmiało jej panieńskie nazwisko, urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Dokładną datę i miejsce poznaliśmy po odnalezieniu aktu urodzenia, który jest przechowany w archiwum państwowym w Suwałkach. Do tego czasu były różne hipotezy, czasami potwierdzane przez samą pisarkę, o innej dacie urodzenia, a nawet innym miejscu urodzenia. Na przykład w naszych materiałach, w jednym z dokumentów, odnaleźliśmy, że jest podane miejsce urodzenia Sieniątki. Ja jakoś nie spotkałam tej nazwy, natomiast jeśli chodzi o datę urodzenia, to wiem, że moja szanowna prababcia lubiła się odmładzać. Z tym, że nie zmieniało to dnia i miesiąca. Zawsze to był 23 maja, tylko roczniki czasem były troszkę różne. Po okresie dzieciństwa w 1849 roku Maria przeniosła się z rodziną do Kalisza. Następnie uczęszczała do szkół sióstr sakramentek w Warszawie w roku szkolnym 1855-1856, gdzie poznała Elizę z Pawłowskich Orzeszkową, tak, z którą przyjaźniła się aż do śmierci. Tak, to racja. Taki dziwny zbieg okoliczności, bo obie zmarły w tym samym roku, w 1910, z tym, że Eliza Orzeszkowa zmarła w maju, a Konopnicka w październiku. Ale rzeczywiście do ostatnich chwil życia Elizy Orzeszkowej trwała ta przyjaźń, korespondencja. Także to było taka naprawdę głęboka, szczera przyjaźń. Wzajemnie sobie pomagały, wymieniały doświadczenia, łączyły je te same pasje. To racja. Od dzieciństwa tak naprawdę aż do samej śmierci. 10 września 1862 roku 20-letnia Maria wyszła za mąż za Jana Jarosława Skroczowa Konopnickiego, herbu Jastrzębiec, dzierżawcę wsi Bronów w parafii uniejowskiej, syna Wawrzyńca i Katarzyny Spągowskiej. Tak, tak. Była ogromnie w nim zakochana. W listach właśnie między innymi do Orzeszkowej pisała o nim: mój wąsaty anioł. I myślę, że to była szczera i prawdziwa miłość. Potem zaczęło ją troszkę męczyć życie takie, które tam obowiązywało. Trzeba było przyjmować wielu ludzi, różne zjazdy z okazji polowań, odwiedziny sąsiedzkie. Maria nigdy nie była wielbicielką takiego
hucznego, bogatego życia towarzyskiego. Po ślubie to młode małżeństwo zamieszkało właśnie w Bronowie. Tak. Czy odwiedzała Pani kiedyś dom, w którym mieszkała Pani prababcia? Tak, to znaczy ostatnio byłam tam chyba 3 lata temu. Jest to bardzo miłe miejsce, niedaleko Łodzi. Kłopot jest taki, że jest ono otwarte tylko w dni powszednie. Teraz właśnie moje dwie znajome koniecznie chcą się wybrać, zabierając mnie ze sobą. Ja chętnie pojadę, bo dworek otoczony jest bardzo ładnym parkiem. No, ale kłopot taki, że obie panie pracują, więc byłaby kwestia wzięcia dnia urlopu. 1 czerwca 1863 roku na świat przyszedł pierwszy syn Tadeusz. W aktach stanu cywilnego parafii Niejowskiej odnaleźliśmy w archiwum państwowym w Łodzi jego akt urodzenia. Następne dzieci, Zofia, Stanisław, Jan, Helena i Laura, przychodzili na świat w kolejnych latach. Natomiast z której linii genealogicznej wywodzi się Pani? Jana. Bo, proszę Pana, żadna z córek nie miała dzieci. I poza Janem pozostali dwaj synowie, właśnie Tadeusz i Stanisław, też nie doczekali się potomstwa. Tadeusz umarł chyba w rok po swoim ślubie jako 27-letni człowiek, a Stanisław był zaprzysiężonym, zagorzałym, starym kawalerem. Powiedział, że nigdy się nie ożeni i słowa dotrzymał. Także potomkowie wywodzą się Marii Konopnickiej tylko od Jana. W aktach stanu cywilnego tej parafii uniowskiej odszukaliśmy również akt urodzenia Mieczysława Konopnickiego, chrześniaka Marii. Natomiast brak jest aktów urodzeń pozostałych dzieci. Czy wie Pani dlaczego? Z czego to mogło wynikać? Czy była może to chęć zabezpieczenia synów przed groźbą pójścia do rosyjskiego wojska? No, jeśli chodzi o synów, mogłoby tak być. Natomiast córkom pójście do wojska nie groziło, więc to właściwie nie tłumaczy. I doprawdy nie wiem dlaczego. Wiem, że jedna z córek, Zofia, była chrzczona bardzo późno. Tak, bardzo późno. Chyba to była chrzczona przed samym ślubem tak naprawdę. Tak, więc dlaczego? Nie wiem doprawdy. Są różne przypuszczenia tylko, prawda? Natomiast tak, pewności nie mamy. Informacji pewnych na ten temat nie ma, bo przecież Konopnicka była osobą wierzącą, o czym niektóre jej utwory świadczą bardzo dobrze. Nie wiem, no trudno jest to wytłumaczyć. Do dalszych badań tak naprawdę dla biografistów Marii Konopnickiej. Ale czy w ogóle dojdą do tego? Nie wiadomo. W samym Bronowie Maria Konopnicka mieszkała z mężem, jego ojcem Wawrzyńcem oraz młodszymi braćmi i siostrami męża. Prowadzone życie było życiem na wzór staropolski, czyli częste zjazdy na łowie, wesołe i gwarne biesiady. Tak. Jak Pani uważa? Czy takie życie odpowiadało Marii? Nie, to na pewno nie. Zresztą to dało dowód, że to, że jej to nie odpowiadało, był na to dowód w jej korespondencji, chociażby właśnie z Orzeszkową. Zaczęło ją to naprawdę po prostu męczyć. Może początkowo ją bawiło i było dla niej to wesołe i sympatyczne, ale potem po prostu zaczęło ją to bardzo męczyć. Doszły do tego pewne takie kłopoty finansowe, więc tak, zaczęło też troszeczkę coś kuleć w tym małżeństwie. W 1872 roku małżeństwo Konopnickich sprzedaje Bronów i przenosi się do Gusina. Dlaczego? Skąd taki krok? Z powodów finansowych właśnie. Gusin był dużo mniejszy, dużo łatwiejszy w utrzymaniu i mąż Konopnickiej był podobno porządnym człowiekiem, ale absolutnie fatalnym gospodarzem, jeśli chodzi o jego finanse. Jakoś nie potrafił zadbać o finanse rodziny. Chociaż to dziwne, bo w owym czasie była popularna taka funkcja społecznego opiekuna biedniejszych rodzin i taką funkcję Jarosław pełnił.
miał pod pieczą swoją kilkanaście rodzin, gdzie mężowie zginęli, zmarli. I on taką sprawował finansową pieczę, nie, pieczę nad finansami takiej rodziny. A o finanse własnej rodziny nie potrafił zadbać. I oni zawsze mieli problemy finansowe. Natomiast po 5 latach, w 1877 roku, Maria rozstaje się z mężem i przenosi się do Warszawy. Zaczyna się okres wytężonej pracy literackiej, ale również ciężki okres pod względem tym finansowym, prawda? Tak, bardzo. Bardzo, naprawdę. I tu muszę powiedzieć, że z wielkim podziwem myślę o mojej prababce, jak ona sobie dała radę, bo dopóki żył jej ojciec, to wszystko było dobrze, no, mieszkała u niego, miała zapewniony byt finansowy, ale po roku ojciec Konopnicki zmarł. No i ona została sama z 6 dzieci. Niestety nie było takich instytucji jak MOPS w tej chwili, czy dodatki rodzinne, czy pomoc dla dzieci. Musiała o to wszystko zadbać sama. Absolutnie, więc pracowała, mówiąc nieelegancko, no jak wół dosłownie, od świtu do nocy, bo poza tym, że musiała zarobić na utrzymanie dzieci swoje, no to jeszcze musiała o te dzieci zadbać, żeby miały coś ugotowane do jedzenia, żeby wyprane, obszyte, posłać je do szkoły. Naprawdę nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, jak ona potrafiła to wszystko zmieścić w 24-godzinnej dobie, nie wiem. Obok tego dochodzi też ta praca literacka, prawda? Tak, 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 właśnie. I zarobkowa, no zarabiała głównie korepetycjami, udzielała korepetycje. No i to niestety było związane też z bieganiem po Warszawie, bo nie do niej przywożono tych delikwentów, tylko ona biegała po tych. Potem do... Ale to był krótki okres czasu, dostała pracę w redakcji jednej, ale głównie zarabiała swoją pracą literacką. Dokładnie. W 1889 roku Maria, po usamodzielnieniu się dzieci, wyjeżdża na 20 lat za granicę. Nieodłączną towarzyszką jest Maria Dulębianka. Jak pani myśli, co spowodowało, że ta przyjaźń przetrwała aż tyle lat, bo aż do końca życia Marii? Marii. Ja myślę, że tak, łączyło je obie. Łączyły je te same zainteresowania, ten sam zapał, chęć pomożenia kobietom. Obie walczyły w Warszawie o prawa kobiet. Obie walczyły o takie, nawet prowadziły składki na tak zwane podkajdanki. To były takie opaski filcowe, które więźniarki mogły, te gnane potem na Sybir, założyć na kostki nóg pod kajdany, bo inaczej to te kajdany obcierały im strasznie te nogi, raniły, więc one rozpętały taką akcję składania pieniędzy na podkajdanki dla kobiet. Obie walczyły o te same prawa kobiet, o ich równouprawnienie, o prawo do głosu. Poza tym Dulębianka była też duszą artystyczną, ona bardzo ładnie malowała. Naprawdę w dworku w Żarnowcu, gdzie jest to główne muzeum Marii Konopnickiej, jest wiele jej obrazów bardzo ładnych, bardzo pięknych. Pędzla właśnie Dulębianki. I to były takie dwie artystyczne dusze. Ja wiem, że ludzie w tej chwili bardzo, niektórzy ludzie bardzo różnie patrzą na tą przyjaźń. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu trzeba zrozumieć i przyjąć, że między dwoma kobietami też może istnieć prawdziwa męska przyjaźń. Jak powszechnie wiadomo, Maria bardzo kochała swoje dzieci. Czy spośród tego sześciorga to Stanisław, Helena i Laura sprawiały jej najwięcej kłopotu? Tak, tak. O Stanisława martwiła się, bo uważała, że on jest taki niezaradny. I taki chyba był.
Bo to Maria właśnie mu załatwiła jedną czy drugą pracę. Nie ożenił się, no więc taki właśnie był jakiś taki niezaradny. Laura wybrała drogę aktorki, co było dla Konopnickiej bardzo bolesne, ponieważ w owych czasach niestety, przepraszam w tym miejscu wszystkich aktorów i aktorki, którzy może będą mnie słuchać, to był zawód taki, no nie dla panienki z dobrego domu, powiedzmy. Ale ona miała niezwykły talent, naprawdę. Aktorski talent niezwykły. Powiem panu, że wiem, bo taka do mnie swego czasu miałam okazję zajrzeć do Gazety Krakowskiej, w której była krótka relacja z jej występu w jednym z teatrów krakowskich, gdzie ona deklamowała wiersz pod tytułem Anioł Pański. Podobno była to tak przejmująca deklamacja, że widownia wstała, dosłuchała jej występu już na stojąco i na stojąco były owacje. No ale to nie tylko były, powiedzmy sobie, występy typu deklamacje. Grała w sztukach i naprawdę była znakomitą aktorką, a Maria Konopnicka potrafiła nawet pisywać do dyrektorów różnych teatrów, żeby jej nie zatrudniali. Taka to była mamuśka, no. Ale to chyba wszystko robiła tak naprawdę z troski o córkę, prawda? No tak jej się tak pewnie sobie to wyobraża. Natomiast biedna Helena była osobą chorą. Chorą, nie wiem skąd się tego typu umysłowe schorzenia biorą, bo na szczęście nikt w dalszych pokoleniach, ani chyba w poprzednich, ona była kleptomanką. No więc niezliczoną ilość razy Konopnicka musiała wykupywać ją z cyrku, świecić oczami, oddawać rzeczy przy niej znalezione, odnosić do tych ludzi, od których przygarnęła te rzeczy. Więc no naprawdę sprawiała jej, no bidna, chora osoba, ale sprawiała jej bardzo dużo bólu, kłopotu i troski. Przez to popadanie w konflikt, prawda, z prawem. Tak. Też sama Maria odczuwała to na swojej skórze, można powiedzieć, ponieważ opinia po Warszawie się niosła tak naprawdę. Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Także wielką podporą była jej Zofia, która najdłużej z całego potomstwa Konopnickiej żyła. Ostatnio mieszkała w Żarnowcu właśnie, który to Żarnowiec przekazała społeczeństwu w darze pod warunkiem, że powstanie tam Muzeum Pamięci Marii Konopnickiej. Tak jak Sienkiewicz został Oblęgorek, to Konopnicka Żarnowiec. Mhm. 4 lipca 1890 roku w Krakowie odbył się drugi pogrzeb Adama Mickiewicza, tak, nazywany narodowym. Maria już w dzieciństwie poznała poezję Mickiewicza, którego bardzo szanowała. Mało tego, sama była nazywana Mickiewiczem w spódnicy. Nie dziwi więc fakt, że na prośbę Kazimierza Bartoszewicza napisała wiersz 4 lipca z tej okazji. Na ten polski pogrzeb Mickiewicza. Wie pan, trzeba zauważyć, że wielokrotnie zwracano się do Konopnickiej z prośbą o napisanie wiersza z takiej czy innej okazji, więc nie dziwię się, że i Bartoszewicz zwrócił się wówczas o wiersz z powodu pogrzebu Mickiewicza. Mm-hmm. W 1899 roku jej najwierniejsza przyjaciółka, o której już mówiliśmy, o Eliza Orzeszkowa, pierwsza podejmuje temat jubileuszu 25-lecia pracy literackiej Marii Konopnickiej. I to ona właśnie powołała, namówiła kilkanaście osób do utworzenia takiego komitetu i komitet ten postanowił, że trzeba Konopnicką uhonorować jakimś kawałkiem ziemi i własnym domem, którego ona właśnie nigdy nie miała, swojego własnego.
zawsze pisała i mówiła, że marzy, żeby mieć swoje drzewo, pod którym, w cieniu którego usiądzie i odpocznie. I tenże komitet rozpoczął poszukiwania takiego domku, takiego dworeczku, domeczku. Dla Sienkiewicza to nie było problemu, z kupnem oblęgorka i było wszystko w porządku. Natomiast Konopnicka, jako osoba uważana za okropnie wywrotową, ani w Prusach nie chciano, absolutnie władze pruskie nie zgodziły się, żeby tam został zakupiony dom dla Konopnickiej, ani tym bardziej władze carskie, to już w ogóle wykluczone. W końcu okazało się, że najbardziej takie odpowiednie i najłatwiejsze do załatwienia będzie miejsce Galicja, czyli podlegające Austrii, prawda? Tak. I tak się rzeczywiście stało. Został z tych pieniędzy społecznych zakupiony dworek, bardzo urokliwy, z pięknym parkiem, położony na skarpie nad rzeczką Jasiołką czy Wisłokiem, już nawet nie. No bardzo skromniutkie warunki, bo wieś, cała wieś, nie tylko ten dworek, nie była ani skanalizowana, ani zelektryfikowana, ale Konopnicka miała swój własny dom i swoje własne drzewo. Same te uroczystości, było wiele zabiegów tak naprawdę, żeby zorganizować te uroczystości. Dopiero po kilku latach tak naprawdę udało się zorganizować te obchody 25-lecia pracy literackiej, najpierw w Krakowie, następnie we Lwowie. Tak, tak. No, ja. Czyli to, tak naprawdę to nie tylko jedno miejsce, prawda, ale też Lwów obok Krakowa, prawda, więc sława tej Marii Konopnickiej była bardzo duża. Tak, tak, i to były całe ogromne tłumy ludzi na tych jubileuszach. I taką znam anegdotkę opartą o fakty, że właśnie we Lwowie były przygotowany czerwony dywan prowadzący do, nie wiem, to już w jakim budynku, czy to był ratusz, chyba ratusz, i tam ustawione szpalery osób pilnujących porządku. Konopnicka, która nie lubiła właśnie tłumów ani takich uroczystości, postanowiła wejść bocznym wejściem. No i tam gdzieś odszukała, zaczęła wchodzić, zatrzymał ją strażnik, mówi: proszę tutaj nie wchodzić, proszę pani, bo tu za chwilę będziemy witać Marię Konopnicką. A ona mówi: to ja właśnie, proszę pana. Tak. Dzięki zachowanemu, przepisanemu fragmentowi pamiętnika Marii Konopnickiej możemy nie tylko poznać, jak przeżywała ten swój jubileusz, ale również poznać jej charakter, na przykład jej niezwykłe poczucie humoru. Czytamy w tym fragmencie: nawiasem mówiąc, posadzono mnie w małej loży na 2,5 osoby, a siedziało nas osób 6. Jeszcze ciągle ktoś przychodził, aby mnie powitać. Obok była prawie pusta wielka loża pana prezydenta miasta. Pomyślałam sobie, jak się drugi raz urodzę, to rzucę poezję, a zostanę burmistrzem. Tak, tak, tak. Miała rzeczywiście poczucie humoru. To trzeba jej przyznać. No, tu muszę wspomnieć też o takim przypadku, jeszcze jak mieszkała w Warszawie, kiedy przyszło do niej do domu dwóch panów z redakcji Świtu w sprawie złożenia jej propozycji, żeby została redaktorem tego czasopisma. No naturalnie nie było wówczas telefonów, nie mogli uprzedzić, więc bez uprzedzenia przyszli. Konopnicka w tym czasie sprzątała mieszkanie, otworzyła im w fartuchu, w chusteczce. Panowie weszli, przedstawili się i powiedzieli, że chcą rozmawiać z panią Konopnicką, na co Konopnicka spokojnie odpowiedziała: o, pani wysła, ale jak przyjdzie, to ja jej wszystko powiem. Czyli to poczucie humoru tak naprawdę tak było wielkie i przez całe życie, prawda, Marii Konopnickiej.
ta sympatia Lizy Orzeszkowej Marii przez całe życie Maria starała się odwzajemniać. W 1907 roku angażuje się w obchody jubileuszowe 40-lecia pracy literackiej Orzeszkowej, zostając przewodniczącą komitetu organizacji tych obchodów w Warszawie. Tak, tak, czyli jakby zrewanżowała się, odpłaciła Orzeszkowej za to, że Orzeszkowa przyczyniła się, no i zorganizowała jej obchody. Bardzo to ładne. W tym samym 1907 roku umiera Jarosław Konopnicki. Czy wie Pani, jak przebiegały relacje z mężem po rozstaniu? Tak, wiem, proszę Pana. Wiem, że nigdy nie było formalnego rozstania, czyli nigdy nie mieli rozwodu. I takie łączyły ich do samej śmierci Jarosława przyjazne układy. Ponadto, o czym możemy się dowiedzieć z listów Marii Konopnickiej, szczególnie do syna Jana, ona mu pomagała finansowo, już będąc za granicą i tam zarobione nie jakieś wielkie pieniądze, przesyłała Janowi i pisała takie polecenia różne, że tam przekazuję ci powiedzmy 5 rubli, ale bardzo cię proszę, z tych pieniędzy kup ojcu ciepły sweter czy szalik czy coś takiego. Także bardzo takie opiekuńcza była w stosunku do byłego, do swojego męża, z którym się rozstała. 8 października 1910 roku o godzinie 5:30 rano Maria Konopnicka umiera we Lwowie. Po jej śmierci nastąpiła ogólnonarodowa żałoba w 3 zaborach. 11 października odbył się pogrzeb na cmentarzu Łuczakowskim, w którym uczestniczyło 50 tysięcy osób. Stał się ten pogrzeb wielką manifestacją patriotyczną. Niestety poetka nie doczekała tak upragnionej przez siebie niepodległości Polski. Właśnie. Ona była ogromną patriotką i rzeczywiście, że no nie doczekała tego, o czym marzyła i czego pragnęła dla swojej ojczyzny. Niestety. A jak Pani odbiera próby upamiętnienia ówcześnie swojej prababci? Proszę Pana, z każdej takiej próby, jaką by nie miała formę, bardzo się cieszę, sprawia mi to ogromną radość i satysfakcję. Są to na przykład nadawanie imion Marii Konopnickiej placówkom oświatowym, szkołom, przedszkolom. Jest w Łodzi szpital dziecięcy imienia Marii Konopnickiej. A natomiast nie ma w tej chwili w Łodzi szkoły imienia Marii Konopnickiej. Była, nie ma. Ten dorobek pisarski Marii Konopnickiej jest bardzo bogaty. Jak postrzega Pani cały ten dorobek Pani prababci? Tak, jest bardzo bogaty rzeczywiście. Tak jak już wspomniałam, trudno mi po prostu zrozumieć, kiedy ona miała czas i zdążyła to wszystko napisać, bo poza dorobkiem literackim, to proszę pamiętać, że prowadziła bardzo ożywioną i bogatą korespondencję. Listów zostały wydane, mam tą książkę, listy do synów i córek, tych, które zostały w tej książce wydane, a to przecież na pewno nie wszystkie, bo na pewno jakaś część listów musiała zginąć i zaginąć. To tam jest ich ponad 600. Listy do stryja, ukochanego stryja, też ponad 600, tego, który był zesłany na Sybir. Także, no i różne takie oficjalne listy, wtedy, kiedy walczyła o germanizację dzieci we Wrześni, pisała do różnych no, wysoko postawionych osób, żeby pomóc tym dzieciom. Także naprawdę ja tego pojąć i zrozumieć nie mogę. Dla niej musiały być jednak, Pan Bóg stworzył jakieś wyjątkowe warunki. Chyba doba miała więcej niż 24 godziny. Maria Konopnicka dokonała też przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. A która pozycja dla Pani jest najbliższa?
czy ma Pani taką pozycję? Och, mam! Uwielbiam, po prostu uwielbiam przygody Pimpusia Sadełko. Jeśli Pan nie zna, gorąco polecam, pomimo, że może już wyrósł Pan z wieku przedszkolnego. Tak. Tym niemniej ciągle Pan jest bardzo młodym człowiekiem. No i Stefka Burczymuchy. No Stefek Burczymucha, to ja go mogę słuchać naprawdę od rana do wieczora. No czy to nie jest cudowne? Tak. No i wszystkie te Jaś na Jagody, przygody Janka Wędrowniczka, te właśnie typowo dla dzieci. Tak. Pani Joanno, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Archiwum Państwowego w Łodzi i podzielenie się z nami tą wiedzą o Pani prababci Marii Konopnickiej. Dziękuję. To ja bardzo dziękuję, bo bardzo lubię mówić o mojej prababci i gdybym nie ceniła sobie Pana czasu, to bym tu jeszcze siedziała i gadała dużo dłużej. Dziękuję. Dziękuję.